jej babka była Bawarką, przyjechała w latach 30. jako gubernatka na dwór Hana, czyli tego księcia, przywódcy bachtiarów, i tam uczyła jego dzieci, no uczyła jego dzieci, prawda, europejskich, prawda, zwyczajów, europejskich zachowań, była taką moną. No i wpadła w oko najstarszemu synowi właśnie tego Hana bachtiarów, następcy tronu bachtiarskiego, który ją wziął za żonę, i właśnie z tego małżeństwa niemiecko-bachtiarskiego urodziła się Soraya, późniejsza, prawda, druga cesarzowa Iranu. To są hodowcy, jak mówię, tych różnych, prawda, zwierząt, przede wszystkim z których pozyskiwana jest wełna, kozy, wielbłądy, owce, ale oni już w tej chwili coraz mniej wędrują. To są właściwie tylko wędrówki wiosenne na pastwiska. Ich dzieci normalnie chodzą do szkół. Są szkoły takie indywidualne, organizowane po prostu. Nawet filmy były na ten temat, że nauczyciel był delegowany właśnie do nomadów. Uczył te dzieci, nomadów, w zakresie szkoły podstawowej. Także te plemiona już, jeśli chodzi o nomadów, to tylko 1,5, nawet maksimum do 3% wędrują. Na terenie Iranu, proszę Państwa, poza wszelkimi statystykami, przebywają różni uchodźcy. Pozostaje tutaj jeszcze wciąż 1 200 000 Afgańczyków, to jest cyfra szacunkowa. Kiedyś było ich po wojnie afgańskiej ponad 4 miliony i Iran ich przyjął bez zmrużenia oka, bez protestów, bez proszenia wspólnoty międzynarodowej o wsparcie materialne, bez szantażowania wspólnoty międzynarodowej, tak Turcy, że otworzą granice i wpuszczą uchodźców do Europy. Iran po prostu przyjął 4 miliony Afgańczyków, zaciskając pasa, ponieważ byli to w głównej mierze szyici afgańscy, Hazarowie, więc Iran się poczuwał do wspólnoty z nimi, do solidarności, i oni przez wiele lat tutaj urzędowali. Zostało ich, jak mówię, 1/4, czyli ponad 1 milion ludności. W ostatnich latach był taki program repatriacyjny, płacono im po prostu pieniądze z kasy, z budżetu irańskiego na powrót, żeby wracali. Takie pieniądze jak na przesiedlenie, takie na osiedlenie, że no, w Afganistanie jest już niby pokój, już jest kraj zorganizowany na nowo, więc nie ma powodu, żeby oni tutaj siedzieli w Iranie i korzystali z irańskiej opieki, prawda, i wsparcia. No, to jest też tak wszystko nie do końca prawda, ponieważ w Iranie przebywa ten, jak mówię, 1 milion, to są głównie gastarbeiterzy, głównie robotnicy, którzy pracują za 200 dolców miesięcznie na budowach, przy różnych pracach takich, no, brudnych, porządki, śmieciarze, przeładunki. To wszystko są ci Afgańczycy, no choćby ten właśnie Ibrahim, który mówi nieźle po angielsku, który zna się na informatyce. Ja zawsze mówię, że to właśnie Ibrahim powinien być za ladą tego hotelu w recepcji, a ten dupek, który tam urzęduje, powinien właśnie być takim konserwatorem, no ale on jest uchodźcą, on jest Afgańczykiem i jest tutaj po prostu obywatelem drugiej kategorii. Ale to, proszę Państwa, granice Iranu są szeroko otwarte, napływają uchodźcy z Syrii, napływają uchodźcy z Iraku, to wszystko są szyici i Iran nie odmawia, Iran udziela im azylu, Iran ich wspiera. Taka jest tutaj tradycja. Iran się zawsze poczuwał do udzielania właśnie azylu ludności, która tutaj wędrowała. W latach 30., kiedy Józef Wissarionowicz kolektywizował rolnictwo, to również przy okazji skolektywizował Turkmenów, pasterzy, po prostu musieli oddać swoje stada do kołchozów, czyli wszystkie stada stały się wspólne. Najpierw stada, potem kobiety miały wspólne, no na razie ograniczono się do stad, więc Turkmeni z tymi stadami zaczęli uciekać na irańską stronę, przekraczali granice, prowadząc całe stada wielbłądów, stada kóz i owiec, i Iran też granice dla nich otworzył. Ponad 1 milion Turkmenów uciekło przed Stalinem do Iranu i Iran też okiem nie mrugnął, po prostu ich przyjął, mimo tego, że Turkmeni to byli zwykli
Rosjanie napadali na pogranicze irańskie, słabo strzeżone, bandy Turkmenów tam grasowały i porywali w XIX stuleciu, jeszcze na początku XX, porywali kobiety irańskie, dzieci, niewolę, sprzedawali ich na targach niewolników w Bucharze i w Pokandzie, bo niewolnictwo w Hanatach zostało zniesione dopiero w roku 1868, kiedy Hanaty zostały podbite przez Rosjan, kiedy generał Kaufmann zaprowadził tam carskie rządy. Dopiero wtedy zniesiono niewolnictwo, a wcześniej właśnie Turkmeni porywali i sprzedawali Persów na tych właśnie targach niewolników w Azji. Ale mimo takiego, powiedziałbym, no, resentymentu, Iran otworzył granicę i tych Turkmenów ponad milion przyjął. Oni już tu zostali, są już teraz Persami. No, był ten epizod z armią Andersa, ale trudno uznać tutaj to za udzielenie Polakom jakiegoś azylu, czy nawet udzielenie Polakom wsparcia czy pomocy, ponieważ Iran był wtedy niesamodzielny. Iran był okupowany przez wielkie mocarstwa, był okupowany przez Rosjan i Anglików, potem dołączyli Amerykanie, a w ostateczności dołączyli nawet i Polacy, ponieważ żołnierze polscy armii Andersa patrolowali ulicę Teheranu w mundurach brytyjskich z naszywkami Polak, ponieważ no, armia Andersa przechodziła przez Irak i dopuszczono właśnie polskich żołnierzy, no bo ci okupanci byli nieliczni. Wojna toczyła się, jak wiemy, w Europie, dlatego tu stacjonowały nieliczne kontyngenty. Anglików było bodajże 10 tysięcy, Rosjan 5 tysięcy, także 15 tysięcy wystarczyło, żeby okupować Iran, a Teheran patrolowały właśnie patrole czterech mocarstw, w tym również Polacy. To taki epizod, ale nie mieli wtedy Irańczycy nic do powiedzenia, nic do gadania, to były decyzje wielkich mocarstw, także bajki o tym, że tam, prawda, no oni tam, armię Andersa tutaj, prawda, przyjęli, to jak mówię, przyjęli, bo musieli. Gdyby Iran zachował neutralność, to by na pewno tutaj armia Andersa nie przeszła przez Iran, bo kraj neutralny nie ma prawa udzielać prawa przemarszu. Tak było z Rumunią, która będąc neutralna internowała polskich żołnierzy. Oczywiście oni tam wtedy wyjeżdżali, uciekali, ale Rumuni internowali polskich żołnierzy, rozbroili ich i trzymali w obozach zainternowanych. Natomiast Persja, gdyby była neutralna, niewątpliwie też by nie pozwoliła na coś takiego. Także łaski tam Persowie nie robili. Oczywiście trochę może to przerysowuje, bo no, siłą rzeczy, kiedy byli Polacy na ich terytorium, no to musieli jeść irańskie jedzenie, prawda? Ktoś musiał to jedzenie dostarczać, no ale to było przecież nie za darmo. Płacili za to Anglicy. Pomoc medyczna była świadczona też przez lekarzy angielskich, o czym Persowie też się poangażowali, bo administracja perska była współodpowiedzialna za przejazd, za pobyt armii Andersa, ale takie wypominanie nam tej gościny, jaką nam udzielono w wykonaniu ministra spraw zagranicznych Iranu w lutym tego roku na okoliczność tej krepińskiej konferencji, która skończyła się w sumie kompromitacją, bo zrugał nas Benjamin Netanyahu. Notabene nie wiem, czy przestał być z premierem, czy jeszcze nie przestał. Chyba przestał, nie? Przestał? Chyba przestał. No to good luck. W każdym razie po tej konferencji się Irańczycy, którzy się zorientują w sprawach międzynarodowych, się śmiali z nas, że no, chcieliśmy, prawda, tutaj zabłysnąć, a owszem, zostaliśmy opieprzeni przez Netanyahu. Ale oni, jak mówię, też się nie popisali, bo zaczęli właśnie tam wywabować, że tam byśmy wam pomogli, a to, a sro. A tak naprawdę to po prostu kazali to zrobić Rosjanie, Anglicy, czyli okupanci, i nie mieli nic do gadania. No, powstaje pytanie właśnie, jak to się stało, że kraj neutralny został okupowany. Tak? No. Hitler na przykład uszanował neutralność Szwajcarii. Nie wszedł, nie weszły wojska niemieckie do Szwajcarii. Uszanował też Hitler neutralność Szwecji.
jakoś nie pamiętam, żeby Niemcy przekroczyli granicę szwedzką, a Szwecja była neutralna, także możemy tutaj zadyskutować. No właśnie, dlatego właśnie weszli alianci do Iranu, ponieważ obawiali się, że Iran będzie pomagał Niemcom. I mieli ku temu pewne podstawy, ponieważ postępy armii niemieckiej, która szła na Kaukaz, no, były bardzo niepokojące i obawiali się alianci, że Niemcy zajmą Kaukaz, no, a wtedy mogą sobie podać ręce właśnie z Persami na Kaukazie, a Persowie mogą też skorzystać z okazji i zająć na przykład tradycyjnie, prawda, czy też zwyczajowo perski Azerbejdżan, no i wtedy będzie oś, prawda, persko-niemiecka, a Persowie zawsze mieli, jak mówię, dobre te relacje z Niemcami, więc był to admirał Canaris, tutaj wyrasowały siatki niemieckich, prawda, szpiegów niewątpliwie, za przepewnym przyzwoleniem i tolerancją władz irańskich. No, był Iran na pewno bardziej proniemiecki niż prosowiecki. Trudno się zresztą Iranowi dziwić, bo z Rosją Iran poczuł wojnę i tracił olbrzymie fragmenty swojego terytorium na rzecz Rosji carskiej, która bynajmniej nie niosła jakiejś szczególnej wolności tych tutaj ludom będących w orbicie wpływów perskich. No, ale Niemcy byli niedaleko, Niemcy się Persą zawsze interesowali. Niemcy jako z Persami znajdowali wspólny język, dlatego alianci obawiali się, że ten wspólny język, im Hitler był bliżej właśnie granic Persji, tym bardziej ten wspólny język stawał się prawdopodobny i możliwy. Dlatego wykonali tak zwane uderzenie prewencyjne, po prostu Anglicy desantowali się w okolicach Łazy, przy okazji bombardując porty i zatapiając okręty marynarki irańskie. Zginęło też trochę żołnierzy i marynarzy irańskich. Rosjanie weszli o północy, 5 tysięcy Rosjan weszło i zajęło Tebriz. Armia perska nie broniła się. Armia perska się nie broniła. To też jest takie do końca niejasne, nierozpoznane, jak to się stało. Na pewno oczywiście bronić się mogła, bo jednak w sumie 15 tysięcy aliantów, nawet dobrze uzbrojonych, ale być może były jakieś